Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będę mówił o konieczności przyjęcia przez Unię Europejską jakichś milionów biednych, wydziedziczonych, przestraszonych, tak zwanych imigrantów. Nagle, może nim nagle, to powiem co nie nagle. Od kilkudziesięciu lat Niemcy, którym się nie chciało pracować, a poza tym nie chciało się mieć dzieci, to znaczy już zaczęli wtedy traktować seks jako rozrywkę, a nie jako obowiązek, że tak powiem, rodzinny, zaczęli importować gastarbeiterów, czyli pracowników, którzy mieli sprzątać, czyścić metro i podobne rzeczy. I oni, Niemcy, byłem wtedy w Niemczech, widziałem z przerażeniem, wybrali import ogromnej ilości takich pośrednich pracowników z Turcji. A Francuzi, którym też nie chciało się ani pracować, ani mieć dzieci, ani mieć rodziny zresztą, bo ta potworna rewolucja antyfrancuska przed 200 laty nauczyła ich, że rodzina to nie jest ważna, przyjemność to jest ważna, więc Francuzi zaimportowali sobie Arabów z Tunisu i z Algierii. I wydawało im się, że będą mieli do posług tych różnych Arabusów, a sami będą żyli jako panowie rentierzy, pili wino i szukali smaczków albo w serach, albo w sosach. No, tak to w tym środowisku konsumpcyjnym wyglądało. Ale rządzący naprawdę, globaliści, bo to nie tylko banksterzy, ale globaliści w sensie duchowym, to znaczy ewidentni przeciwnicy cywilizacji łacińskiej, cywilizacji katolickiej, cywilizacji Bożej, postanowili, że skorzystamy z tego rozbicia, rozbijania już, czy choroby narodów i sprowadzimy im, łobuzom, jeszcze na łeb miliony, powiedzmy sobie, imigrantów, czy też przesiedleńców, szczególnie z Afryki, z Azji i z całej Azji. I tak, będąca marionetką w rękach tych globalistów, czy w rękach lóż europejskich, na przykład Makrela, czyli kanclerz Angela, potajemnie zaczęła sprowadzać do Niemiec i dawać duże fory, to znaczy duże zasiłki, duże pieniądze, sprowadziła, przed dwoma chyba laty rozpoczęła to sprowadzanie miliona czy półtora miliona najróżniejszych muzułmanów, islamistów. Niemcy herzlich willkommen przyjmowali ich skołowani serdecznie. Przyjmowali tak długo, aż wreszcie zobaczyli, że ci, którzy przyszli, weszli, czyli nie tyle uchodźcy, co nachodźcy, to największą przyjemność sprawia im na przykład gwałcenie staruszek na cmentarzu, czy gwałcenie kobiet w czasie Sylwestra w kolonii. I te sprawy, to znaczy sprawy potwornych różnic cywilizacyjnych między nowo przybyłymi a jakąkolwiek cywilizacją panującą wtedy w Niemczech, były zupełnie tuszowane. Tak samo tuszowane to było w Szwecji,
I kiedy rok temu chyba Jarosław Kaczyński powiedział w Sejmie, że jest ogromne ilości takich sfer no-go, czyli sfer, do których policja w Szwecji czy w Niemczech nie może wejść, to podniosło się straszne ajwaj wśród tych obecnie opozycji w Polsce, znaczy tych proeuropejskich obozów. Jak on może coś takiego mówić? A to była drobna część prawdy. Otóż ogromna część tych nachodźców szła i idzie przez Morze Śródziemne. Druga część szła i idzie przez Turcję. I wtedy Makrela, czyli Angela, ale mówię, wymieniam jej popularne imię, dała, o ile rozumiem, w naszym imieniu również, obiecała 3 miliardy dolarów Erdoganowi, czyli dyktatorowi Turcji, żeby on wstrzymał napływ tych nachodźców na Europę. Obiecała również po cichu następne 3 miliardy i teraz, kiedy są jakieś tarcia między Unią Europejską i obecnymi władcami Turcji, to Erdogan mówi, to ja wam znowu puszczę te ogromne masy nachodźców. Otóż normalny kraj, czy normalny zespół krajów uszczelniłby granice. Przecież co prostszego, niż nie wpuszczać ludzi z zewnątrz. A ci ludzie się pchają dlatego, że między innymi i głównie ludzie Sorosza rozpuścili wśród nich wiadomości, i to są wiadomości w większości prawdziwe, że w Niemczech to od razu dostaniecie ogromne pieniądze, nie będziecie musieli pracować, wystarczy, że sobie będziecie żyli z zasiłków. To są miliony egzemplarzy broszurek ludzi Sorosza rozrzucane czy rozdawane w krajach islamu. Czyli widać, że ci nachodźcy przychodzą na życzenie tych najważniejszych władców świata, globalistów. A Makrela jest, tak jak ten nieszczęsny Hollande we Francji, są tylko marionetkami. Hollande, który ostatnio miał 4% ludzi, Francuzów, z niego zadowolonych. Więc widać, jak to wszystko dzieje się wbrew jeszcze istniejącym narodom Europy. Natomiast to, co straszne, to to, że rządcy Kościoła katolickiego z biskupem Rzymu Franciszkiem gorąco zachęcają i popierają do przyjmowania tych nachodźców. Zupełnie zatajniona sprawa była również w mediach oficjalnych we Włoszech, ale ostatnio to ujawniono, że najróżniejsze tak zwane NGO, czyli niezależne od państwa organizacje oraz organizacje zwane charytatywnymi, i to są organizacje nazywające się katolickie, pod wodzą różnych biskupów Rzymu, przeprowadzają szmugiel, czyli przemyt ludzi, niewolników z Azji i z Afryki do Europy. Dzieje się to w ten sposób, że organizacje właśnie zwane katolickimi, humanitarnymi, czekają na telefony od przemytników i kiedy taki przemytnik zgromadzi odpowiednią dużą ilość towaru ludzkiego, wtedy dzwoni do nich. Jest podane i na mojej stronie, a szczególnie szczegóły są w prasie włoskiej, gdzie się mieszczą te organizacje charytatywne, są nagrania, że już mamy odpowiednią ilość towaru, przyjeżdżajcie. I wtedy te organizacje zwane katolickimi i zwane humanitarnymi
wysyłają swoje statki, stateczki i albo odbierają tych niewolników na wodach międzynarodowych, głównie koło Libii, albo już zupełnie bezczelnie wpływają na wody libijskie i odbierają tych ludzi z pontonów przemytników. Przemytnicy są oczywiście na tyle, potrafią liczyć, że biorą paliwa tylko na te parę kilometrów odpłynięcia od lądu i kiedy już towar ludzki zostaje przeładowany na okręty czy statki tych organizacji, za przeproszeniem, charytatywnych, wtedy albo swoją łodzią wraca, albo pływają wokół tych łódek skuterami wodnymi i tylko zabierają jedyne cenne z tego pontonu, to znaczy silnik, i wracają na ląd, a ponton tam jest zatapiany. O tym wszystkim wiadomo dobrze w mediach już teraz włoskich. Telewizja polska, czy to telewizja zwana państwową chyba pod wodzą Kurskiego, zwaną popularnie Kurą, czy też TVN, to są ci eksponenci poglądów europejsko-soroszowych, nic o tym nie mówią. Ale biskupi katoliccy we Włoszech, we Francji o tym wiedzą i co gorsze, ta część z nich, która w tym intratnym biznesie importu niewolników do Europy bierze udział, mówi: oj tam, to nie jest szkodliwe. Mówię to w czasie, kiedy biskup Rzymu Franciszek pod takim logo, gdzie on jest uśmiechnięty i patrzy na półksiężyc obejmujący krzyż, jest w Egipcie i on o tym wszystkim wie. Podliczono, że zyski roczne tych organizacji charytatywnych, katolickich, NGO i podobne są ponad 4 miliardy euro rocznie. Otóż te zyski się liczą. Te zyski nie są wstrzymywane, mimo że organizacje rządowe i prokuratura włoska stara się temu, nie wiem na ile skutecznie, jak widać nieskutecznie, zapobiec. Istotne jest to, że celem ostatecznym tej inwazji nie jest tylko inwazja niewolników, ale jest agresja najróżniejszych terrorystów, bo jakiś procent ogromny wśród tych młodych, w większości mężczyzn, to są szkoleni przez Stany Zjednoczone zresztą, ale i szkoleni w ISIS, terroryści. I oni są już na terenie Europy. Mam nadzieję na razie, że głównie na terenie Europy Zachodniej, na terenie Niemiec, Francji i Włoch, to już wiemy na pewno, są ogromne magazyny broni, które w godzinie V, czyli w ich ataku, będą im dostępne. I ta sytuacja jest w Europie Zachodniej tolerowana. Dla mnie jest przerażające jednak również to, że duża część biskupów Polski bierze w tym udział. Duża część biskupów, ostatnio się jakiś pojawił dość przerażający list na temat różnic między patriotyzmem i nacjonalizmem, który to jest zupełnie obłędny, no, zbliżony do poglądów lewackich, który zrównuje nacjonalizm jako obronę własnego narodu, własnego kraju, z nienawiścią do tak zwanych obcych. Jest to zupełnie absurdalne. Otóż ci sami biskupi starają się wymusić na nas, na organizacjach w Polsce, a nawet o wstydzie na rządzie, byśmy przyjmowali tych nachodźców, choćby w części. My przyjęliśmy już ostatnio ponad milion Ukraińców, którzy u nas pracują,
nie wiemy, jaka część z nich należy do tych organizacji również terrorystycznych, jak UPA czy podobne. Ale jeśli biskupi ośmielają się żądać, domagać się od nas, byśmy przyjmowali również tych nachodźców islamskich, to już jest nieprawdopodobny skandal. Rok temu chyba biskup Rzymu Franciszek popłynął na jakąś, poleciał na jakąś tam wyspę, na której byli ci nachodźcy, czy zwani migrantami, i 12 rodzin muzułmańskich wziął do siebie do Watykanu. Czy obecnie on z własnej kieszy te 12 rodzin, przepraszam, to jest wiele, żywi? Nie wiem. Zupełnie znikły te niby rodziny. A prawo w Unii Europejskiej jest takie, że jeśli jakaś rodzina już jest w Europie, to ma prawo połączenia się z bardzo liczną rodziną, która jest tam na zewnątrz, w tych krajach muzułmańskich. Czy ci wszyscy krewni tych 12 rodzin muzułmańskich są już też karmieni, żywieni i zamieszkali w Watykanie? To jest pytanie do biskupa Rzymu. To wszystko musimy uczestniczyć w ujawnianiu tego typu strasznych niebezpieczeństw, strasznych skandali, bo niemożliwe jest, nie możemy się zgodzić na to, by ten import, który nazwaliśmy importem niewolników, przekształcił się w dominację terrorystów, tych właśnie wyszkolonych przez Amerykanów, między innymi terrorystów islamskich w Europie. Bo to jest straszliwa groźba, która jest już groźbą istniejącą w Europie. Na tym chcę ten ponury tekst zakończyć. Z Panem Bogiem. Oh,